Niejednokrotnie spotykamy się i martwimy się o tą kondycję, szczególnie dorsza wschodniego na Bałtyku, którego jest mało, który od 5 lat, od kiedy funkcjonują bardzo ostre zakazy połowów na Morzu Bałtyckim nałożone przez Komisję Europejską, to mimo to ta ryba się nie odnowiła. I oczywiście czynników jest na pewno wiele, nieraz je tutaj omawialiśmy. Ostatnio otrzymaliśmy też taką dość no, budzącą niepokój i na pewno robiącą wrażenie o ilości ryb, przede wszystkim dorsza, którego też wyjada foka, który już jest bardzo dużo na Bałtyku. To są trudne tematy, ale o nich trzeba rozmawiać. I dzisiaj kolejny taki trudny temat w kontekście połowów. No, państwo wiecie, że tak naprawdę od 5 lat flota bałtycka, nie tylko Polska, ale też innych państw bałtyckich, de facto dorsza poławiać nie może, albo może w tak ograniczonych ilościach, że to w zasadzie szkoda o tym gadać, bo w przyłowie no to są jakieś pojedyncze sztuki. Wszelkie inne połowy to są połowy tak naprawdę nielegalne. Ja poprosiłem o kilka instytucji, żeby przekazały nam informacje, jak to wygląda ze strony Rosji. Zwróciłem na to uwagę w tym roku przy okazji jakiegoś artykułu też jakimś niepolskim serwisie internetowym, że w lipcu tego roku państwa bałtyckie i Szwecja wystosowały takie swoje wspólne stanowisko do Komisji Europejskiej, że Rosja w sposób zupełnie niekontrolowany dokonuje połowów na Morzu Bałtyckim, również dorsza, nie respektując kwot, co do których i zakazów, co do których stosuje się cała pozostała flota bałtycka. Więc sytuacja wygląda trochę tak, że rybacy w Polsce muszą siedzieć w porcie, złomować się, zastanawiać się, czy się nie przebranżowić, brzydkie słowo, ale niestety popularne, jak utrzymać załogi, a z drugiej strony nasi rosyjscy sąsiedzi guzik sobie z tego robią i w dalszym ciągu tą rybę poławiają. A co więcej, co wynika z tych dokumentów, które przesłał chociażby Instytut Zachodni, poławiają dorsza również w czasie zakazów takiej natury ekologicznej, to znaczy w czasie, kiedy dorsz się trze, czyli kiedy ta ryba w sposób szczególny powinna być chroniona. Z drugiej strony mamy informację z OSW, że tonaż tej wyławianej ryby, dorsza przez Rosję, to jest około 800 ton w tym roku. No to można powiedzieć, że ta skala jest naprawdę niewielka i ona nie powinna jakoś stanowić wielkiego ograniczenia również dla, no właśnie, teraz przechodzę do trudnego tematu, dla polskich przetwórców, którzy, no nie jest tajemnicą, że tak jak zresztą inne państwa Unii Europejskiej, kupują rosyjską rybę, czy też wyłowioną przez Rosję rybę, bo ta ryba jest po prostu tańsza i dzięki temu mogą zachować trochę bardziej konkurencyjne ceny i dla polskiego konsumenta, ale też w ramach eksportu swojej działalności przedsiębiorstw. A to też nie chodzi o to, żeby uderzyć w polskich przetwórców. Chociaż to nie tylko polscy przetwórcy korzystają z tej ryby, ale korzysta z nich jeszcze szereg innych państw Unii Europejskiej. No ale nie ulega wątpliwości, drodzy państwo, że sytuacja, w której my narzucamy zakazy połowowe, ograniczamy się znacząco i mówię tu konkretnie o dorszu, bo jeżeli chodzi o śledzia, o szproty, to jak wiecie, ta sytuacja na Morzu Bałtyckim, ona nie jest jakaś zła, można powiedzieć. Ona jest sytuacją stosunkowo stabilną. No, tam się te zakazy czy ograniczenia są 10% albo 15% tras jednego roku większe, mniejsze, ale to jest sytuacja dość stabilna. Ale ten dorsz to jest sytuacja niezwykle trudna i nad którą trzeba się pochylić, nad też takimi geopolitycznymi tematami. Nawet w obliczu tej wojny, którą Rosja zaczęła i tego, że z Rosją dzisiaj się za bardzo nie da rozmawiać na te tematy. Pytanie, czy w ogóle powinno się rozmawiać, czy powinno się bardziej jednak z pozycji siły z nimi rozmawiać w tym zakresie. No ale musimy myśleć o tym, jeżeli na poważnie mamy się zajmować tym uzdrowieniem sytuacji na Morzu Bałtyckim, żeby tą sytuację jednak jakoś przerwać. Tym bardziej, że z danych, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i od pana ministra wynika, że w tym roku czy w zeszłym roku, zaraz spojrzymy w te dokumenty, łącznie Polska importowała, ale podkreślam, nie tylko Polska, inne państwa też, ale Polska importowała kilkanaście tysięcy, chyba 24 tysiące
ton ryby z Rosji, z czego w zdecydowanej większości to był dorsz. Czyli jeżeli te rachunki są właściwe, to można powiedzieć, że zdecydowana większość dorsza importowanego z Rosji to nie jest zresztą dorsz bałtycki. Więc wydaje się, że jeżeli rzeczywiście ten tonaż wyławianych ryb na Morzu Bałtyckim przez Rosję nie jest tak ogromny, ale na pewno ma wpływ na kondycję wschodniego stada. Jeżeli można to ograniczyć, a należy to myślę, że ograniczyć, to nie będzie miało to też realnego wpływu na kondycję naszych przetwórców. No przynajmniej tak wynika z tych liczb, które otrzymałem i chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy o tym porozmawiali, żebyśmy nie bali się tej rozmowy i żebyśmy naprawdę też nie próbowali wylać dziecka z kąpielą, bo nikt tego nie chce. Nikt nie chce zaszkodzić polskiej gospodarce. Ale też musimy patrzeć bardzo długodystansowo i nie możemy być takim dla Rosji no, poletkiem, na którym oni mogą wszystko, a my nie możemy tak naprawdę nic i cały czas jesteśmy od nich w jakiś sposób zależni w takiej bardzo niezdrowej sytuacji, gdzie my ostatecznie nie możemy na tym wygrać, no bo jeżeli ryby na Morzu Bałtyckim zabraknie albo się nie odnowi, no to więcej na tym w dłuższej perspektywie czasowej stracimy niż jakieś krótkie korzyści, które teraz otrzymujemy. I drodzy Państwo, po tym wstępie, który wydawało mi się, że jest zasadny, żebyśmy, nie wiem na ile Państwo znacie tą sytuację, nie wiem na ile się zapoznaliście z dokumentami, ale chciałem po prostu na początku nieco uspokoić emocje i pokazać po prostu wielowątkowość tej sytuacji, co nie znaczy, że Komisja Gospodarki Morskiej i polski rząd w tym zakresie powinna być bierna. Uważam, że nasza komisja powinna na poważnie zastanowić się nad metodami i kierunkami, żeby tę sytuację uzdrowić.